dobry, dzień dobry, że witamy. Aleksander, troszkę nie spotykaliśmy się, bo troszkę była przerwa, ale znowu musimy wrócić do naszego kursu, profesjonalnego kursu hipnozy i magoterapii, autohipnozy. Jest to kurs specjalnie skierowany, co prawda, dla lekarzy, terapeutów, psychologów, pedagogów, służby medycznej. Ale coraz więcej osób, które zainteresują się duchowością, szczególnie są to terapeuci, mniej, no też i lekarze, i psycholodzy, ale coraz więcej jest takich, którzy chcą, jak oni to nazywają, wchodzą na ścieżkę rozwoju duchowego. Co myślisz o tym rozwoju duchowym? Bo my w tym kierunku też musimy pójść, a przecież nie jesteśmy tak daleki od ducha. Jak mówisz, że duch jest wszędzie i tu jest duch? Duch żyje wszędzie, jak mówiono w chrześcijańskiej religii, tak? Panie Andrzeju, oprócz tego, że on żyje wszędzie, chciałby rozwinąć, przepraszam, jako pragmatyczny lekarz medycyny tę tezę. Duch daje wpływ w hierarchii niżej na psychikę. Psychika daje wpływ na układ nerwowy, centralny i wegetatywny. Ostatnie na dole jest ciało, soma. Soma. Zaburzenia ducha mogą dać wpływ do ostatnich tych stopniów, do ciała. U francuskiego pisarza 18 stulecia Crébillon syn, bo był ojciec jeszcze, jest taki filozoficzny serca i umysłu. I duch dotyczy raczej do serca. Jednocześnie innym składnikiem ducha jest umysł. Psychika również to rozdzielona na serce i umysł. Nawet u Chartoka, francuskiego psychoanalityka, tak, jest taki słynny artykuł: umysł i serce w psychoanalizie. Bo u Freuda był tylko umysł, a Chartok i uczeń Freuda Ferenczy z Węgra mówili ostrożno, bo Freud tego nie akceptował, że serce też ma wpływ. Emocjonalna warstwa. I to blendy lekarzy, psychologów. Oni zaczynają się od czego, panie Andrzeju? Od psychiku. A czego zaczynać? I zgadzam się z panem. Od ducha. A później psychiki. Od psychiki. O tym mówił jezuicki ksiądz, filozof, przed Tischnerem polskim był Teilhard de Chardin. On mówił, on od świadomości i tak dalej, o duchu we Francji 50 lat temu. Naśladowcą w pewnym sensie był polski ksiądz Tischner, którego bardzo szanowałem. Dlatego to jest nieodłączną częścią naszego umysłu, częścią sfery i ducha i ciała. No jeżeli na tych trzech poziomach będą przeprowadzane terapie, a szczególnie chodzi o naszą imagoterapię. No zawsze i słyszałem, mówiłeś tam i w swoich nawet wywiadach u siebie w Charkowie, czy na Ukrainie, w Rosji, o imago. Mówiłeś o tym imago, prawda? Co to jest imago? Właśnie to jest ta sfera ducha człowieka, gdzie my wchodzimy w wyobraźnię naszą. A zresztą wyobraźnią naszą, jak Einstein tak nazwał, to jest nasza nieświadomość. A ja nazywam sferę duszy człowieka, to jest nieświadomość. Bo dusza człowieka jest to sfera ta nieświadoma bardziej. Bo świadomy umysł mamy tu, logiczny, analityczny, który pozwala nam myśleć, działać, utrzymać silną wolę przetrwania, przeżycia. Bo my mamy tu na ziemi, przyszliśmy po to, żeby przetrwać. To jest tak, jak przychodzimy gdzieś do pracy i musimy w tym portalu pracy przetrwać,
te 8 godzin. No i tak tu na ziemi musimy przetrwać to życie, żeby pójść dalej do swojego ducha. Tak myślę. Dlatego nasi podopieczni, czy nasi kursanci przypominają nam o tym, że jednak chcieliby więcej tematów na sferę duchową, wchodzenia na ścieżkę duchową. Ja to widzę po sobie, to co przychodzą pacjenci do mnie, klienci podopieczni, często mówią, coraz więcej mówi się o tym poziomie duchowym człowieka. Nie tylko duchowym, no konkretnie w matematyce, fizyce, fizyka i matematyka, jak mówił pan teraz, mówił wobec Einsteina. Einstein kiedyś mówił, że jego słynna teoria powstała od romansu Dostojewskiego. Fiodor Dostojewski pobudził kreację u Einsteina, i on stworzył swoją teorię również. Zygmunt Freud też pod wpływem Dostojewskiego stworzył psychoanalizę. Przed Dostojewskim był jeszcze w stanu filozoficznym, metaforycznie mówić, przed porodem niemiecki romantyzm, na przykład Chamisso, francuski emigrant, niemiecki romantyk, Peter Schlemmel i Gauguin i inne romantyki, Brentano, Arnim, Eichendorf, o tym, że nieświadomość, strefy nieświadomości, które dają wpływ na nasze zachowanie, nasze samopoczucie, ta idea była jeszcze w niemieckim romantyzmie końca XVIII wieku. Rozwinął to Dostojewski i tam dwie galęzie. Einstein w konkretnych naukach i Freud w naukach o duszy. Kontynuujemy razem z panem w praktycznym wymiarze, jak realizować tę ideę. Już mamy to, co mamy. Pan za pomocą maga rozwija swoje techniki, ja rozwijam ideę psychoanalizy i również wykorzystujemy i pan i ja феномен гипнозу. Для того потрібні часами варштати. Ну, варштати є додатковою справою, бо чи вони не вчать нового заводу гіпнотерапевти. Є то чинність, очевидно, яку кожен психолог повинен вміти виконувати, лікар, педагог навіть в школі, щоб вміти впровадити нові техніки медитаційні, wizualizacji twórczej, kontemplacji i tej sfery nieświadomości, gdzie możemy wyjść swoją nieświadomość, czyli podświadomość i pobudzić wolne skojarzenia. Jak mówiliśmy niedawno na wykładach nawet, że człowiek odbiera obrazowo. Zresztą zwierzęta nie widzą filmu, czyli tylko widzą obrazy. Tak samo i praczłowiek. Nieświadomość obrazowa. Dopiero myślenie uruchomiło się w niedawnym procesie ewolucji człowieka. Myślenie, czyli abstrakcja, symbole. Symbole zostały uruchomione w ruch, czyli ruch. Wchodzimy w dalszą sferę, jakby tutaj ziemską, energetyczną, gdzie ruch powstaje obrazu. Ale też w stanie hipnozy, hipnoterapii. Często ludzie chcą widzieć, bo mówią, ja widzę film, obraz. To nieprawda. Ludzie widzą pierwsze obrazy. Dopiero myśli nasze, bo myśli nasze są, z czym są? Farbą obrazów, jak to też mówiłeś na kursach, że my farbujemy te obrazy, uruchamiamy je, nadajemy tym obrazom energii. I zależy, jaki człowiek jest wprowadzony w trans hipnotyczny, te obrazy każdy inaczej widzi. Ale przede wszystkim większość ludzi widzi jako zdjęcia,
jako fotografie takie. O, pach, pach. Jak filmujemy. Pierw są obrazy i obrazowo odbieramy. I my wszyscy, ludzie, w większości odbieramy obrazowo, nie filmowo. Mało ludzi odbiera filmami te wizje, które przeżywają. Dlatego nie wszyscy spodziewajcie się, że jeżeli kogoś prowadzi się hipnozy, że on będzie widział jakiś film tam, albo przyniesie się na inny portal rzeczywistości, gdzie będzie grał rolę w innym wymiarze. Tym wymiarem jest tylko nasza wyobraźnia, tak? I ta wyobraźnia nam pokazuje te obrazy na zasadzie wolnych skojarzeń. Bo te obrazy, które kiedyś zostały sfilmowane przez naszą podświadomość, zostały zdjęcia zrobione, one gdzieś są w podświadomości. I mogą być to brzydkie obrazy, niefajne. Na przykład bierzemy aparat fotograficzny, narobimy tyle zdjęć i przecież po co tyle zdjęć? Fajne obrazy nam potrzebne i tak w naszej podświadomości też fajne obrazy. I dobrze by było w trakcie seansu wyrzucić te obrazy, te zdjęcia niepotrzebne, które zrobiliśmy w ciągu swojego życia. Bo nasza podświadomość filmuje wszystko, co potrzeba i nie potrzeba. Jesteśmy na wycieczce, zrobiliśmy zdjęcia. I wieczorem usiądź i powiedzieć, nie, to nie fajne, to wyrzucam. I takie resetowanie robić by było dobrze. I każdy człowiek powinien to zresetowanie zrobić. Wieczorem przychodzi, taki rachunek sumienia zrobić swojego. Co ja dobrego zrobiłem, co złego. Co złego to kasuje, a zostawiam tylko fajne, dobre obrazy. I my jako hipnoterapeuci, ja nazywam to, że my jesteśmy takimi chirurgami, którzy pracują... Psychochirurgia, którzy pracują na umyśle człowieka, jak neurochirurg pracuje na mózgu człowieka. A my nie na mózgu, my na umyśle człowieka pracujemy. I na tym umyśle to jest bardziej precyzyjna robota jak na mózgu, ja uważam. Że tu trzeba bardzo uważać, żeby ten człowiek miał kwalifikacje jakoś psychoterapeutyczne, psychologiczne, wiedzę, bo wprowadzić w trans hipnotyczny większość ludzi potrafi, bo nawet powiem tutaj zdziwienie, że dużo ludzi wchodzi w trans spontanicznie, w hipnozę wchodzi. Spontaniczna hipnoza, która polega, są na ulicy, wchodzą spontanicznie. Większość wchodzi też spontanicznie, ale nie znaczy, że wprowadzenie hipnozy jest terapią, tak? Tak. I po co kurs jest potrzebny, żeby uświadomić, że wprowadzenie hipnozy nie jest terapią. Bo terapia jest przeprowadzeniem. To czysta sztuka, hipnologia dotycząca wiele nauk. Między innym psychologii i medycyny. Między innym. Bo to oddzielna nauka od wszystkiego, hipnologia. Tak, hipnologia jest to nauką już, jak wiele innych nauk jest. I tu już jest trzeba większą sztukę posiadać. Stąd same wprowadzenie w trans hipnotyczny. Często jest mylone pojęcie hipnotyzer a hipnoterapeuta. Powiadam, że hipnotyzer to jak most, wiesz, w Kijowie szkoła cyrkowa, gdzie szkolą hipnotyzerów, iluzjonistów, którzy pracują w cyrku i pracują na poziomie tej wyobraźni człowieka, iluzji. My, hipnoterapeuci, psycholodzy, lekarze, pracujemy na umyśle jednak człowieka, prawda? I to jest sztuka tutaj, bo cyrkowe, ja podkreślam to, w terapii nie ma estrady, a na estradzie nie ma terapii. To jest dwie odrębne dziedziny, gdzie należy tutaj mieć tą wiedzę. Stąd nasze kursy, które my organizujemy, proszę bardzo, to jest pan, to jeszcze, proszę pan, Aleksander, to jest 14. Panie Andrzeju, wiele lat temu na tych fotelach, przy tej ścianie, ponowne tak. Spotkaliśmy. Połączenie naszych tych i dzisiaj jest, to już jest 5 lat temu to tak. Było. I to 5 lat temu. I to dalej ponawiamy, że dalej jest aktualne. Oczywiście doktor Daniłow tutaj jak na ulotce przyjmuje to. Na zaproszenie. Przyjmuje u mnie pana jako gość specjalny, czasami
bo jestem niestety na etacie u siebie, muszę u siebie pracować, ale czasami, kiedy pan to organizuje, oczywiście pan może liczyć na mnie. Tak, no i osoby, które są zainteresowane spotkaniem z doktorem Daniłowem, to zapraszam tutaj, bo przyjmuję u mnie w gabinecie formalnym. To jest jeszcze nasza ulotka z ho-ho, sprzed 20 lat, pamiętamy, ciągle aktualna. Wracając do naszych kursów, chciałbym, żeby jednak troszkę Aleksander przybliżyć teraz potencjalnym kursantom, bo myślę, że na wiosnę dziś odbędzie się w najbliższym czasie kurs i jakich mają spodziewać się tutaj. Oczywiście osoby dzwonią do nas, pytają, co mogą uzyskać po tym kursie. Kwestia zawodu, to już myślę, że te osoby mają swój zawód i mają zawód po studiach. Chciałbym, żeby takie osoby były psycholodzy, lekarzy, pedagodzy i innej dziedziny, której służy się ludziom, bo biochemii i tak dalej, czy AWF-ie, bo też mamy dużo takich właśnie osób, gdzie my mówimy, na czym polega trans hipnotyczny i czym jest ten trans, prawda? No najpierw nasze sztandarowe w dobrym pojęciu tego słowa kurs na Szwartach, który będzie 6, 7, 8 marca. Pierwsze dwa dni mam propozycję, panie Andrzeju, żeby była podstawowa głęb hipnozy i hipnoterapia, ale mamy dodatek specjalny 8 marca, ponieważ mentalność jeszcze istnieje 8 marca jako święta kobiet. U nas 8 marca będzie dodatek hipnoza i psychoterapia przy chorobach miłości, to znaczy hipnoza w seksologii. To jest nasz prezent dla naszych kursantów, jak pracować przy zaburzeniach miłosnych, depresyjnych, nerwicowych, seksualnych, psychoseksualnych i konkretne techniki. Kiedyś prowadziłem te warsztaty i 8 marca no, możemy pozwolić, jak do tego święta kobiet, ten dodatek. Zgadzam się z tym, no, ale to będzie ogólne, jak my robimy, ale wchodzimy tu w sferę duchową i mówimy o tym. Ja oczywiście bardziej tu się zajmuję tą sferą duchową jako parapsycholog również, ale ty też jako psychiatra, i seksuolog, i psychoterapeuta. Coraz więcej, nawet nie tylko w Polsce, ale na Ukrainie, ludzie zainteresują się duchowością. Najpierw duchowość. Ale nieodłączną częścią naszego umysłu jest na świat. I nie możemy czegoś zarzucać, czego nie widzimy, no bo widzenie, a czucie jest inną sprawą. Są ludzie, którzy czują, tylko żeby nie przeszliśmy na drugą stronę, utrzymali się ten balans jakby na dwóch nogach, żeby mieć głowę uniesioną do góry i twardo stać jednak na nogach w tym życiu, bo my jesteśmy w tym życiu między niebem a ziemią. Jeżeli utrzymamy tego balansu między niebem a ziemią, to można dojść do psychiatrii, tak? No, niestety, panie Andrzeju, przepraszam, że przerywam. Trafnie pan mówił między niebem a ziemią. A ja dodam, postaramy się, moja propozycja, oprócz tego między niebem a ziemią, nad niebem, tak zwane siódme niebo, jak u Bacha, tego pisarza angielskiego, Richard Bach, mewa po imieniu Jonathan Livingstone. Kiedyś był taki filozoficzny esej na końcu zeszłego wieku. I z innej strony w naszym kraju na Morzu Czarnym produkowane wino siódme niebo porucznika Golicyna. Takie bardzo smaczne deserowe wino. I ludność
dążyło do tego siódmego nieba za pomocą tego wina. A my, panie Andrzeju, za pomocą naszych technik stworzymy to siódme nieba, co wyżej zwykłego nieba. Na pewno my uczymy, żeby w naszych transach hipnotycznych wchodzi nawet świat astralny. Wizji tej bogatej naszej nadświadomości, gdzie tworzymy pewne, są scenariusze ludzi i projekcje, gdzie my wchodzimy i widzimy obrazy tego świata astralnego w swojej podświadomości. I ważne, żeby z naszej podświadomości wydobyć te wszystkie wartości, zdolności, umiejętności i uczucie radości, miłości, to jest wszystko w nas. Nie oczekujmy, że ten świat zewnętrzny nas to da. Dlatego do nas trafiają ludzie, których my pomagamy, żeby oderwali się od tego świata zewnętrznego, którego oni się boją, bo mają słabość w sobie, żeby weszli w swoją podświadomość i wydobyli jak najwięcej z siebie tych wszystkich wartości, które im w życiu potrzebne. Szczególnie w młodym wieku, bo dużo młodych ludzi zgłasza się do nas. A starszy już tam po 60, 70, a jakoś jeszcze tam przetrwam z tym wszystkim. Ale młody chce budować swoją przyszłość, projekcję tworzyć, uczestniczyć w tym nawet wyścigu szczurów, jak to nazywają, pogoni, żeby wyzwolić jak najwięcej tych zdolności człowieka. Czy 20, 30 lat, kiedy rozwija się ta pewność siebie, chęć budowy, trwałości ziemskich tych sfer, pieniądze, to trzeba pomóc ludziom, żeby... To jest tak jak sportowcy, pracujemy ze sportowcami, pan pracuje, ja pracuję z sportowcami, no i przychodzą nieraz marni ci sportowcy i my musimy ich zakładować na to, żeby jednak odrzucić tą pokrywkę tej takiej słabości, a wydobyć te wartości, czyli ten kryształ. Jak mówiłeś kiedyś, jest artysta, rzeźbiarz, który bierze kamień i rzeźbi tego pięknego anioła z tego, albo piękną figurę z tego kamienia zwykłego. A tam jest brylant w środku. Tam jest. No, ale pierwsza frakcja była w głowie, wyobraźnia, co będzie z tego kamienia. A później druga frakcja, już automatyczna realizacja tej wyobraźni. Czyli idąc tym myśleniem, co powiedziałeś, uważam, że z każdego człowieka może wydobyć brylant. Można. Ukryty, nierealizowany, zablokowany. Uczciwy czasownik zablokowany przez nadużycie superego, nieświadomości, nieświadomych momentów superego, częścią którego jest sumienie, czasami może być nadużycie. I my musimy odblokować, żeby te rezerwy u każdego człowieka swoje, o, rezerwy, rezerwy, wyliczyć ten skarb u każdego swój, panie Andrzeju, i zastosować ten skarb w konkretnych kierunkach i ogólnym rozwoju spontanicznym. Tak. I myślę, że każdy, czy lekarz, czy będzie to psychoterapeuta, psycholog, pedagog nawet w szkole. Mamy wielu u siebie pedagogów, którzy pogrążyli i robią nawet w szkołach takie seanse medytacyjne. I nie tylko pedagog, a tak zwane kiedyś było słowo przed wojną jeszcze II światowej. Psychagog, psychagogika. Psychagogika, tak słyszałem właśnie o tej dziedzinie, ale to było przed wojną. Też przed wojną, zapomniana niestety teraz. Psychagogika. No ale też u was, na przykład czy w Moskwie, nie ma instytutów czy uczelni pedagogicznych, tylko jest pedagogiczno-psychologiczne instytuty, tak? Rozwinięta była przez takiego psychologa jako Wygocki, Bloński, Basow, ale niestety w 30-tych latach przez władzę stalinowską było to zablokowane. Ale Bachtierewa również w Petersburgu
Instytut. To wcześniej, to jeszcze wcześniej. Tam klinicy hipnozą pracują. To klinicysta, a to psychologowie Wygocki, Bloński i Basow. Tak zwana psychowegika i pedologia. Pedologia. I był przy poparciu Lwa Trockiego. Istniało to. Trocki był już, emigrował i wszystko to było zamknięte. Wiele wydałem książek tutaj na temat właśnie hipnozy, hipnoterapii, psychoterapii, które związane są z tą dziedziną. Najczęściej właśnie spotykaną książką, którą dla kursantów jest to właśnie Moc hipnozy. Jest około 100 pytań z redaktorem Pawłem Kępem, doktorem, opracowaliśmy te książki. No a to resztę 10 książek, które polecam Państwu i nagrania autohipnozy, które każdy kursant powinien posiąść wiedzę, czego medytacji, wizualizacji. Alfabet, Panie Andrzeju, to jest źródło alfabetu. Synchronizacja pulsu mózgowego. No ale nie wyobrażam sobie, żeby psychoterapeuta nie miał poczucia swojej wartości, pewności siebie. Bo cóż to za terapeuta, który... No, żeby być dowartościowany, czasami szaman istniał jako zraniony uzdrowiciel, który w latach młodych przeżył coś, jakiś wtrąs i później to dało wpływ na niego i on już jest nostryfikowany całym życiem. Legitymizacja, że on potrafi pomagać ludziom, że potrafił zwyciężyć samego siebie. Jak pamiętam, na końcu zeszłego wieku, gdzieś tam w Lodzi i w okolicach była świetna taka uzdrowicielka Halina Szejek-Wel-Żejek, która dwa razy była umierająca. I była z martwych stała i później uzdrawiała ludzi. To przykład to tych polskich źródeł. Nie, to okej, no, ale wiedzy nie zastąpi. Ja myślę, że poczucie swojej wartości, pewności siebie u każdego powinno być terapeuty, a z tym jest różnie. Dlatego my też wzmacniamy na naszych terapiach to właśnie przede wszystkim postawę tego terapeuty, żeby miał tą w sobie siłę, moc, energię, działanie, optymizm, dobre samopoczucie. No i tym dobrym samopoczuciem zapraszamy jeszcze raz Państwa na te nasze spotkania. Proszę telefonować, dzwonić. Doktor jest często tu u mnie, raz w miesiącu bywa, dwa razy w miesiącu. Przyjmuje tak jak na tej wodce jest. To możecie przeczytać w internecie i stronę internetową ma swoją Facebooka, ale to jest wszystko. Kto zechce, to nas znajdzie, tak? Szukajcie, znajdziecie. Dziękuję, Aleksander, za miłą rozmowę. Uśmiech, radość, zadowolenie. Dziękuję wszystko życzę Państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.